Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj odbieram nagrody za Food Champions, no i też za Division Rivals. Też tutaj mam jakieś paczuszki, dlatego też teraz zobaczymy, może coś ciekawego nam wypadnie. No i też pewnie większość z Was, a może część właściwie z Was, widziała mnie. Słuchajcie, w Dzień Dobry TVN razem z Paszą byliśmy. Jeżeli ktoś nie widział, to link do tego, myślę, do tego fragmentu znajdziecie w opisie tego filmiku. Dotyczyło to e-sportu, no ale także... dotyczyło to też naszych obozów e-sportowych, także moi drodzy, ostatnia też szansa, bo 9 lutego już wbijamy na ostatni turnus ferie, także jak ktoś jeszcze się nie zapisał, ostatnia szansa, link do tego macie w opisie, no a my sprawdźmy, czy coś ciekawego jeszcze trafimy. Mogę wam powiedzieć, że jeden Future Stars był trafiony, natomiast czy to było coś spektakularnego, no to... zobaczycie, za momencik, nie będziemy tutaj spoilerować, jeżeli chodzi o te paczki, nic specjalnego tutaj póki co nie widzę, jeszcze w tym momencie jak oglądacie odcinek, to jest live na Facebooku, link do tego live'ika też oczywiście znajdziecie, myślę, że w przypiętym komentarzu wrzucę, no i tam możecie wbijać na live'ika, no bo Food Champions przedłużony, więc na lajcie możemy sobie zagrać. Może i nawet dwie platformy zagram w ten weekend, dajcie znać o tym, czy kończymy dwie platformy, czy nie kończymy. A my jeszcze otworzymy tą pakę za 15 tysięcy. I chyba nic. No dobra, mam nadzieję, że w dalszej części odcinka będzie zdecydowanie lepiej. No i że jakiś future start będzie, także startujemy, zaczynamy. Dobra, jedziemy. Division Rivals. Wybieramy opcję wymienną z uwagi na to, że... no Future Starsy będą w piątek, więc tam wszystko wybierzemy. Piękna pierwsza ranga, dużo było grane, no ale trzeba było zrobić te swapy. No i teraz od razu przechodzimy do nagród za Mistrzostwa Food. Tutaj grałem tylko do Goldzika 2, bo właściwie w niedzielę wróciłem i w niedzielę musiałem zagrać dwie platformy, no ale zobaczymy, może będzie Insigne. Insigne to jest klucz do sukcesu, ale okej. Okay. Pleon też nie pogardzę. 86, fajne wysokie overall, niech będzie ten plea, czekajcie, jak on ma w ogóle staty. 4 gwiazdki, sztuczek wysoka, ten okej, okay, może być ten plea. Trochę tego tempa brakuje, ale nie ma tragedii. No to drugi, Insigne, come on, zapraszamy. Jak? Nie ma go, ale okej. Okay. Jest Molet i Guerreiro. Paradoksalnie ten Molet wygląda ciekawiej. I wybieram tego Moleta, zobaczymy. Dobra, niech będzie on. Także takie dwa player piki mamy na Xboxie, zobaczymy zaraz co na playce. Okej, moi drodzy, a my jeszcze odbieramy nagrody na PlayStation 4, no ale te paczki oczywiście za Division Rivals zostawiamy sobie też na piątek na Future Starsy, no a za Mistrzostwa Food odbieramy w tym momencie piki, no i zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. Tutaj grałem tylko do Golda, 3, ale czy warto było? Na razie nie, chociaż... Ja tu bardziej też grałem do tego Golda 3 ze względu na to, żeby dostać dwa player piki, bo za Silvera jest tylko jeden. No a potem jak będzie przypałka, no to wiadomo, no ale... No niestety, plea 86, więc nie zwojujemy z tym świata, niestety. No dobra, no to kolejna paczka, za 30 tysięcy, proszę Państwa. O, i są ekrany? Są ekrany, proszę Państwa. A w środku Hiszpania, w środku SP. I to będzie. Saul, okej. Dobra, to jedziemy dalej. O, i mamy coś, ale czy to będzie Future Stars? Nie. Nie tym razem, ekrany, Brazylia, elo, to będzie Marcelo, nie, Aleksandro. O Boże, nie widziałem w ogóle nikogo Aleksandra, powiem wam. Witam Piotrek, nagi, witam El Patrono. Jestem ciekawy, ile ten Boże, już chciałem powiedzieć, ile ten Piotrek nagi w tej FIFA kosztuje. Ile Sandro kosztuje w ogóle w tej FIFA? No, trzyma cenę w sumie, a taka karta, no nie wiem, ja jakoś nie widzę tego Sandro u siebie w żadnym składzie. Huki, to są za 55, no dobra, no to jeszcze paczka za 35 tysięcy, to już są chyba ten. Przechodzimy do tych nagród za Food Champions, za Division Rivals, bo te paczki wszystkie tutaj są. Ale też są z nami kolejne ekrany z Francji. Jeśli może Varane? Otóż nie, ale to będzie Rabiot 83, no tak. Dobra, paka za 25 tysięcy. I kolejne ekrany.
Rozkręcamy się. No to może dropnik podkręcę jeszcze na tych Witcher Starsach. Jak serwery nie działają. Myślę, to będzie Bartra. Tylko i wyłącznie Bartra 83. Ach, okej, okay, a Duris jeszcze. Dobra, jestem. No to lecimy. No i kolejna paczka za 50 tysięcy. No i zobaczmy, czy coś ciekawego nam się tutaj trafi, bo co najmniej są ekrany. Jest to Inform, ale nie Walkout z Francji. Czy to może być coś ciekawego? Okej. Okay. Zawodnik Premier League 82. Okej, okay. może być Janusz. Czy coś oprócz tego ciekawego mamy? Nic ciekawego nie mamy. Dobra, kolejna paczka za 55 tysięcy i zobaczmy. I kolejne ekrany. Wracamy do gry. Kolejny Inform. O Jezu, ale jakiś gurler. Miał takiego gurlera, to ja walczyłem. Oprócz gurlera jeszcze Borja Iglesias. Może jakimiś stylami gry. Boże, tutaj nie ma stylów gry. Ale kondycje, okej. Okay. N na SN, nie wiem, czy to czy czasami coś nie jest warte, może być. No i kolejna paczka za 55 tysięcy, a zarazem ostatnia na Xboxie. I mamy kolejne ekrany, a nawet walkout. Okej, zakończymy to walkoutem z Hiszpanii. I to eśpekiem, czyli to będzie Thiago Bayern Monachium, Bayern München. No i zaraz zobaczymy, co jeszcze na playce nam wyskoczy. Tam druga połowa paczek przed nami. No a tutaj Mr. Thiago walkout. Okej, może być. Kolejna paczka za 35 tysięcy, paczucha za 35 tysięcy za zrobione wyzwanie i mamy co najmniej ekrany, a nawet walkout za to SBC. Nice, Belgia, SN i to jest on, niesamowity Dries Mertens. No piękna karta, lepszego zawodnika sobie nie mogłem wymarzyć, do tego Verratti, podwójny walkout, coś pięknego, warto było robić. Dobra, my przechodzimy już na playkę, no i tutaj nagrody za Foot Champions, za Division Rivals, a do tego, co mamy? Jakieś ważne mecze i tak dalej, zobaczymy, czy coś ciekawego wypadnie. Na Xboxie nie było źle, 3 walkouty, w tym jeden podwójny, a co przyniesie playka? Zobaczymy. Dobra, kolejna paczucha. O, i coś mamy, druga paczka i coś się dzieje. Ekrany. I zaczynamy to Hiszpanią, SPO, Lazio, Luis, Alberto. Dobra, 12 potężnych paczek zostało. Let's go. Co będzie w kolejnej paczce? Zobaczmy, mamy ekrany. Jest Future Stars, moi drodzy, trafione, ale jaki? Portugalia, błagam, nie, Turcja, jaka Turcja? Oj, Schalke, ale okej, okay, Tabak, 88 overall, statystyki kosmiczne, pytanie, jaka jest wartość tego Future Starsa. No i zobaczmy, czy coś oprócz tego kabaka w paczce będzie. Uwaga, nic w tej paczce nie mamy, ale kabaka Future Starsa mamy, ponad 200 tysięcy, nice. To mi się podoba, ja pierdziela, nice. No i teraz mamy siano na tym koncie. Teraz tego Fabinho mogę się pozbyć. Okej. Myślisz, że sprzedawać od razu? Trzeba to przeanalizować teraz tak. I za Division Rivals. Okej, no dobra, zobaczmy dalej. Kolejne paczki za Division Rivals, za Foot Champions i za jakieś SBC na PlayStation 4. No po tym fantastycznym trafie, po tym Future Stars. Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego trafimy, chociaż no to prawdopodobieństwo no, nieco nam się obniżyło po takim trafie. Natomiast zobaczymy. Na początek Ndombele. Dobra, kolejna paczucha. I coś się dzieje. A tylko ekrany. Co to może być? Mahrez. 84. Manchester City. Okidoki. Czy coś oprócz tego Mahreza nadzwyczajnego w paczce mamy? Jeszcze jest Havertz? Okej. Okay. No, ale zobaczymy dalej. Kolejna paka za 35 tysięcy. I mamy ekrany, ale czy będzie coś lepszego? Nie. Chyba, że Inform, ale to już mało. Nie, ten Ilara Mendy dzisiaj za często wypadał zdecydowanie. Wydaje mi się, że chyba z 18 razy trafiłem tego Ilara Mendiego. No ale okej. Okay.
I dwie paczki do końca. Za 45 tysięcy i za 50 tysięcy. No i niestety chyba już nic nie trafimy, panie. Ja pierdzielę. No i na koniec, paczka za 50 tysięcy, jeszcze za to Food Champions, czy tam Division Rivals, już w sumie nie mam pojęcia. Ale to wszystko zakończymy bez ekranów. Natomiast plusem było to, że trafiliśmy chociaż ten walkout Future Starsa, który swoje warte był. Także tym, chociaż miłym akcentem, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Na razie, cześć!